Cześć. Czy wiecie, że to, co czujemy, nie pozostaje obojętne dla naszego organizmu i naszego zdrowia? Emocje, zwłaszcza te negatywne, które w sobie trzymamy, mają ogromne znaczenie dla naszego zdrowia, samopoczucia oraz odporności. Nie bez powodu mówi się, że złość piękności szkodzi. Kiedy mamy w sobie bardzo dużo pozytywnych emocji związanych z miłością, w naszym ciele zachodzą same dobre zmiany. Nasz układ nerwowy się regeneruje, poprawia się nam pamięć, jak i poziom cholesterolu zmniejsza się. Natomiast kiedy mamy w sobie dużo negatywnych emocji, takich jak złość, frustracja, smutek, mechanizmy działają w drugą stronę. Kiedy te emocje nie mają swojego ujścia, zostają w naszym wnętrzu, odreagowując na nasze organy i narządy, co po dłuższym czasie może objawić się właśnie w postaci różnych chorób, takich jak częste przeziębienia, choroby serca czy nawet depresje. Aby poprawić swoje zdrowie oraz dobre samopoczucie, warto popracować nad swoimi emocjami i doświadczeniami. Można to zrobić poprzez stosowanie pozytywnych afirmacji, poprzez praktykowanie technik relaksacyjnych czy medytację. Można również wzmacniać pozytywne emocje poprzez praktykowanie wdzięczności i zaangażowanie się w działania, które sprawiają nam przyjemność i radość, na przykład sport czy jazda na rowerze. Pamiętajcie, że nasze emocje są ważnym elementem naszego zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Praca nad swoimi emocjami może pomóc nam odczuwać więcej radości i szczęścia, jak i również prowadzić do lepszego zdrowia.